po kolacji rozdzielono nas po celach. Dla mnie przypadła cela czwarta po prawej stronie baraku. Moich kolegów do końca przebywania w obozie nie widziałem. Od tej chwili zaczęła się zgroza i strach o własne życie. Gdy mnie prowadzono do celi, widziałem trupy na wysokości więziennego stołu, długość na czterech leżących chłopów. Leżeli przy dużym dole, który był napełniony po brzegi wodą. W tym samym dole topiono więźniów. Szwab pochwycił żelaznymi szponami więźnia z tyłu za głowę. Przyduził do wody. Potrzymał dwie, trzy minuty i więzień był gotowy. I następny. Tak załatwiano więźniów. Nocą słyszałem przerażające krzyki z trzeciej celi: ratunku, ludzie! Ludzie, ratujcie nas. Po chwili ludzkie głosy cichły, jakby się oddalały w przestworza. Słuchać jeszcze było trzask bicza i oddech ziejących byków. Szuranie butów podobne było do ubitego zwierza, który dogorywa. Kto bił, kto krzyczał, nie wiem. Była noc i cela zamknięta. Rano o godzinie piątej pobudka. Kto żył, wyjść musiał na apel w gołej głowie, bez koszuli, ustawić się w szeregi, odliczyć. Wachmani odliczali. Czas upływał. Ludzie się trzęśli z zimna, jak galaretka, padali jak muchy. Wachman podchodził do leżącego więźnia, kopał go i przydeptywał palec, albo wchodził na piersi. Niestety więzień już nie żył. Na komendę w lewo zwrot, marsz do łaźni, szybko trzeba było się myć. Kto nie zdążył, oblał go wachman wiadrem z lodowatą wodą i miotłą szorował do krwi. Wychodzić, ustawić się, odliczyć biegiem do baraku. Tam szybko się ubierać, kawę dwa, trzy razy połknąć i znów na apel odliczyć marsz na bocznicę kolejową do wagonu. Wywożono nas do Jabłonowa, Mrągowa, Malborka i wielu innych miejscowości, których już nie pamiętam. W Jabłonowej poszerzaliśmy wykop do nowych torów. Była ustalona norma urąbać suchej gliny osiem rolek do obiadu, pięć po obiedzie. Przy tej pracy więźniowie mdleli, padali, przewracali się z wyczerpania. Była jeszcze inna praca tak zwane kufrowanie. Spod każdego podkładu wybierano ziemię do odpowiedniej głębokości i wysypywano kamienie. Była też norma, ale już nie pamiętam, ile trzeba było zrobić, aby tę normę wykonać. Kto nie wykonał, nie otrzymał obiadu. Musiał stać na baczność przez całą przerwę obiadową. Obiady były pod wszelką krytyką. Poniedziałek kapusta słodka. Wtorek kapusta kwaśna. Środa, brukiew. Czwartek buraki z liśćmi, piątek rzadka kasza, sobota kapusta kwaszona, niedziela rzadka zupa z grochu polnego. W jabłonowie po prawej stronie torów kolejowych jest usypany kopiec z gliny, który pochodzi z poszerzanego wykopu. Ja tam pracowałem aż do całkowitego wykończenia. Za ciężką pracę więźniów była taka zapłata. Po wieczornym apelu w porze nocnej zebrali się oprawcy, otworzyli drzwi do celi i wywoływali więźniów po nazwisku. Były to ostatnie kroki do celi trzeciej, zwanej katurgą. Stała tam ciężka ława dębowa. Więźniowi związywali ręce do tyłu drutem lub jakimś sznurem. Twarz obwiązywano ręcznikiem mokrym. Więzień musiał uklęknąć na podłogę, przełożyć się przez ławę. Wachman brał między nogi i szponami przyduszał, aby się nie wyrwał. Dwóch katów stanęło naprzeciw siebie. Więzień w środku klęczał. I zaczynali bić bykowcami od stóp do głowy. Słychać było przerażający krzyk więźniów, chrapanie i zduszony oddech bachmanów. Krzyk więźnia słabł z czasem, jakby głos jego się gdzieś oddalał. Oprawców oddech. Zamieniał się w ziejącego smoka. Słuchać było już nie krzyk, ale wrzask przez strachu. jęki, krzmot, uderzeń, zgrzyt i szuranie butów. Rano przed pracą pokazali nam i mówili, że jak nie będziemy robili, to nas taka sama kara czeka. Ciała leżały jedne na drugich, obnażone do naga. Niektóre ciała jeszcze drgały, inne ciała piersiami. Pytały powietrze, cała kupa ciał w agonii. Własnego dziecka matka by nie poznała. Nie było miejsca zdrowego. Ciała z tyłu zabrudzone kałem, z przodu krew z moczem, z ust ślina z krwią, z nosa i uszu krew. Nie było silnych, żeby się oprzeć. Nie było Boga, żeby ocalił. Więzień był bez żadnego prawa. Jest styczeń 44 roku. Do ciężkich prac mnie nie brano z powodu wycieńczenia i opuchlizny nóg. Włosy z głowy wyszły mi. Po wyjściu z obozu porósł meszek. W baraku nocą nie można było spać ani w dzień przebywać. Była plaga wszy i pluskiew. Po nocy palce prawej i lewej ręki były skrwawione i śmierdzące od zmiażdżenia napitej plagi. W marcu Niemcy wszystkich żyjących wypędzili na Z zimna ludzie się trzęśli. W każdej celi na dwóch cegłach stawiali miskę z proszkiem czy z płynem i zapalali. Gaz ten miał wytruć pluskwy i wszy. Niestety pluskwy i wszy zostały, a ludność zmniejszyła się. Do baraku napędzali siłą. Gaz gryzł w oczy, nozdrza wysychały od krwi, a gardło piekło. Zrozumieliśmy, że do rana nikt z nas żywy nie zostanie. Dnia następnego rano widziałem bardzo dużo trupów, wynoszonych na korytarz. Całą noc przeleżałem na prawym boku, a nosem dotykałem do szyby, aby czerpać mroźne powietrze. Na niewielkim skrawku ziemi stało czternaście baraków drewnianych. W każdym baraku było jedenaście cel i dwie wartownie. Jedna od frontu po prawej stronie i od tyłu po lewej stronie. W jednej celi stało dziewięć prycz piętrowych. Były też cele, które miały trzy piętrowe prycze, czyli dwadzieścia siedem łóżek. W jednym baraku przebywało 198 więźniów i dwóch Bachmanów. Wobec potwornego przepełnienia zrozumiałe jest, że stan sanitarny był nie do zniesienia w tych warunkach zdrowie wszystkich więźniów narażone było na poważne niebezpieczeństwo codziennie z rana i pod wieczór wynoszono na korytarz zmarłych lub zabitych pamiętam jednego ranka z mojej celi numer cztery wyniesiono sześciu zmarłych. Z trzech baraków pędzono więźniów do ciężkiej roboty. W dwóch barakach przebywali więźniowie już wyczerpani fizycznie, osłabieni, głodni, świadomie oczekujący na wybawcę, jakim była śmierć. Poza Łazienką były dwa baraki. W pierwszym była trupiarnia, która stała od strony torów kolejowych. Rozmiarami mogę powiedzieć, że była podobna do celi. Reszta baraku przeznaczona była na pracowników. Wyplatania koszy do pocisków artyleryjskich. Drugi barak był większy i wyższy, podobny trochę do Stodoły. W pierwszych dniach stycznia 1944 roku Bachmani chodzili po celach i wybierali więźniów najsilniejszych, tych, w których było trochę życia i mogli utrzymać się na nogach. Wybrali tylko osiemnastu więźniów. Ja również byłem w tej grupie. Wypędzono wszystkich wybranych na plac apelowy. Ustawili nas w szeregi, dali rozkaz odliczać, następnie sami przeliczali. Padła komenda baczność, załóż czapki i marsz do baraku, który był pierwszym od strony miasta, a drugim od Łazienki. W tym baraku przypadło nam generalne sprzątanie: mycie podłóg, Wypychanie słomą sienników, ustawianie czteropiętrowych pryczy. Pracowaliśmy do późnej nocy. Tego wieczoru widziałem, jak podjechał samochód ciężarowy od tyłu pod trupiarnię. Z samochodu wyszło trzech mężczyzn. Niby to żołnierze, niby to wachmani. Trudno było rozpoznać z powodu panującego mroku parę minut. Pozostali, porozmawiali i zaczęli ubierać się w kitle, maski na nos, usta, rękawice. Od tyłu otworzono drzwi i zaczęli ładować trupy na samochód. Dwóch podawało, a trzeci odbierał przy pomocy haka.